Good evening, New York. Time to bring the fear back. Cześć, witam cię bardzo serdecznie w kolejnym odcineczku ze Spidermana. To jest w pudełku, okej, no to dobra, to lecimy tam w takim razie. Demon, zaprowadzimy porządek w tym mieście. Okej, tu jest questik. Czas na wysiad. No, ogarnijmy to. W ciężarówce jest bomba. Trzeba ją rozbroić. Jeszcze więcej demonów! Ty masz demona, ja mam demona, każdy dostanie demona! Dobra, leży. Te demony muszą płacić majątek za ubezpieczenie. Questik poboczny gotowy. Możemy lecieć do fabularnego. Oddziały naziemne, tu centrala Sable. Jak sytuacja w DR? Centrala Transporter Bravo atakuje demony. Fajne wdzianka! Może spróbujemy sił w wrestlingu! Kolejny poboczniarzek się trafił. Kolejne demony? Ale wiecie, że jak jest was tylu, to ciężko każdemu poświęcić uwagę, nie? Ja mam wrażenie, że oni się wymieszali z tymi policjantami. Są po prostu wszędzie porozstawiani. Dobra, leżą. Dobrze, że byłem w pobliżu. Demony rozniosłyby tych agentów Sable. Też tak myślę. Dobra, dawaj na górę. Wygląda profesjonalnie. Dziwne. Spidermanie, widzę, że znalazłeś mój punkt zwiadowczy. Kto mówi? Złe pytanie. Poprawne brzmi, czy rozbroisz podłożone przeze mnie bomby? Ten tajemniczy gość ma punkty zwiadowcze w całym mieście. No dobra. To jest to. A jeszcze są jakieś dwie rzeczy, które będą nam się odkrywały na tych mapach. Dobra, gdzie my jesteśmy teraz tutaj? I tu mamy pierwszą, okej. Okay. Powinna się odpalić. Ten komputer namierza bomby w dzielnicy. I lada chwila wybuchną. Muszę pędzić. Przygotuj się. Muszę szybko rozbroić te bomby. Okej, te mamy z głowy. Dobra, kolejna jest 200 metrów. No, wejdź na górę. Ja!
Jeszcze jedna, szybciej. No spokojnie, 30 sekund jeszcze mamy. Mogło być lepiej. No i dobra. Dobra robota, ale za bardzo się wychylasz podczas rzutu. To zmniejsza celność. Dla ciebie to jakaś chora gra? Gierki są dla dzieci. Ja jestem profesjonalistą i tyle zarabiam. To twój klient marnuje pieniądze. Wiedza potrafi być cenniejsza od pieniędzy. Obserwując cię, wiele się dowiedziałem. MJ, znalazłaś coś o tym Izaku Delaney'u? Zobacz zdjęcie, które przesłałam. Który to Delaney? Nie wiem, chyba będziesz musiał tam pójść i się przekonać. Dobrze, że już mam kostium. Okej. Okay. Dobra, ale zróbmy sobie coś innego teraz. Na pewno macie tu na górze doskonały odbiór. Swoich postrzelił. Rany, naprawdę nie chcieli mnie tam wpuścić. Tym bardziej chcę wejść. Okej. Buja! MJ, jestem w drugiej lokacji. Dasz wiarę, że te demony cały czas łażą w maskach, nawet kiedy nikt nie patrzy? Ciekawe, jak się rozpoznają na zebraniach. Spróbuję rozgryźć ich plany, a ty pokrzyżuj im szyki, co? Miała problemu. Już im spuszczam w pierdol. Pięściarz, 25 na 100. Mordy tam zamknij typie na górze. Bo już źle ci wpierdolić. Cyk z kartonu. Jak Hanka. O, gruby przyszedł. Rządnych krwi demonów wystąpią teraz rządne krwi demony! Ups, nie temu chciałem finishera władować. Ziomuś, łap z powrotem. Posiłki! Chyba, że paparazzi są tacy pomysłowi, nie? Tak myślałem. Czwarta fala z sześciu. Zwożone z całego miasta. Brzmi jak idealna przykrywka dla siatki handlarzy narkotyków. Założę się, że to ich prawdziwe zajęcie. Jakim cudem tak szybko się tu zjawiacie? Na pewno nie przyjeżdżacie szóstką. Uberem. Gdzie mi ty rzucą? Kolejne demony! Jak wy się w ogóle rozpoznajecie? Te maski są do siebie cholernie podobne! Gruby przyszedł. Cyk.
Czego mi tą rakietą strzelasz w pysk, gościu? Będzie mi tu kurde dojeżdżał leszczyk. MJ, zamknąłem tutejszy interes. Świetnie, złożę anonimowy donos. Założę się, że jeśli policja sprawdzi te pudła, znajdzie coś znacznie ciekawszego od znoszonych jeansów. Anonimowo zgłosi i wcale się nie domyślą, że to Spider-Man, po tym jak są oni uwięzieni w spajęczynie, nie? Ni cholery nie będą wiedzieli. Dobra, no ten... To się po drodze zrobi do tego questa. Lecimy. Jest gołąb. Mam cię. Mam cię, gołąbeczku. A mogę machnąć przy okazji jeszcze ten plecak tutaj, jak już lecę. Nieodebrany telefon od trzeci. Peter, rozmawiałam z mamą Milesa. Była zachwycona tym pomysłem. Ta biedna kobieta ukrywa smutek, żeby mieć siłę dla syna. Potrzebuje czasu, żeby oddać się żałobie, a on musi poczuć, że ma po co żyć. Twoja propozycja była bardzo rozważna. Ben byłby z ciebie taki dumny. Pokonałem tego wrestlera wkrótce po zyskaniu mocy. Dwa razy kliknąłem. Nie będę tego przeglądał przecież, bo byśmy za dużo mieli tego. Tak wystarczy, że to zbieram. Co się stało? Dobra, okay. Lecimy po kota. Czas odsłuchać wiadomość od cioci. Peter, rozmawiałam z mamą Milesa. Była zachwycona tym pomysłem. Ta biedna kobieta ukrywa smutek, żeby mieć siłę dla syna. Potrzebuje czasu, żeby oddać się żałobie, a on musi poczuć, że ma po co żyć. Dajmy jej dokończyć. Twoja propozycja była bardzo rozważna. Ben byłby z ciebie taki dumny. Okej. Okay. Bo jak jej nie damy dokończyć, to będzie gadała co czas. Te bomby się same nie rozbroją. Te mamy z głowy. Czas się w ogóle wydłuża, jak ja to rozbrajam? W tej części jeszcze nie byłem. W sensie w tej części mapy miasta. Bóg nie istnieje. Dobra, jeszcze jedna. Dobra, ostatnia została, tak jak już Spidey wspomniał. Ukrywam, że jestem z siebie całkiem zadowolony. Krótki ląd, wykształcenie wyższe, okej. Okay. Jakieś tam kości, te oznaczenia się odblokowały jeszcze. Dobra, jestem teraz tutaj. No nie ma tutaj żadnej innej opcji niż pójść po prostu do questa. Ja to zrobiłem? Zrobiłem to. Tak, no jest wyszarzałe, nie? Jakby nie było zrobione, to by było na czerwono. Właśnie, mamy kostiumy jakieś. Co tu kolejne jakieś te. I umiejki, ile mamy? 2 punkty. To może się coś uda dodać. Dobra, po prostu wydajmy.
walkę. Dobra, tam. Tak go pewnie nie użyję. Daleko mamy, na 1000 km. Trzeba się przelecieć, że tak powiem. O. Strzelanina, z tego nigdy nie ma nic dobrego. Jeśli poszło o miejsce parkingowe, to by było takie nowojorskie. Okej, okay. Czas odsłuchać wiadomość od cioci. Peter, no kurwa, przecież już... Majersa była zachwycona tym pomysłem. Ta biedna kobieta ukrywa smutek, żeby mieć siłę dla synu. Potrzebuje czasu, żeby oddać się żałobie, a on musi poczuć, że ma po co żyć. Twoja propozycja była bardzo rozważna. Ten byłby z ciebie taki dół. Przecież dałem już jej dokończyć wcześniej tą rozmowę, co ona? Nie pamięta? Kleroza ma czy jak? Nie, no niby. No niby on. O, kolejna. O rany, rakiety! Mają rakiety! Dobra, tego ziomka starczą trzeba upierdolić najpierw. Tego. Gdyby w wieku 12 lat ktoś mi powiedział, że kiedyś goście w maskach będą do mnie strzelali rakietami, to w sumie pewnie... W sumie pewnie co? O, quest poboczny tam jest jeszcze też jakiś. Co ja, małpa wzo, żebym kurna komuś machał? Demony napadają na opancerzony wóz. Ta kasa raczej nie pójdzie na czyjeś przyjęcie urodzinowe. Leś, tu ci cepię. Demony szykują się chyba do czegoś poważnego. Dobra, tu jest kolejna bombka. Okej. Dawaj, wyzwanie bombowe. Te bomby się same nie rozbroją. Te mamy z głowy. Chyba tą. Była jedna, byczku. Dobra, jeszcze jedna. No i git.
Dobra, gdzie jestem tutaj? No to tu mam jeszcze jedną. Nie ma sprawy. Nie musicie dziękować. Wzywam agentów stacjonujących w Tenderloin. Co u was? Placówka X-Ray pod ostrzałem. To demony! Wygląda na robotę tego gościa od bomb. Tylko teraz używa drona do rozmieszczania kamer szpiegowskich. Muszę je pozbierać i załatwić tego drona. O. I coś innego będzie. Zdążaj z dronem, pozostawiając po drodze kamery szpiegowskie. Aby zdobyć dodatkowe punkty, przemieszczaj się przez generowane przez nie niebieskie pola. Jest, widzę go! Mam! Pewnie gdzieś tam na dole jeszcze zostały jakieś, ale walić. Mam. Dobra. A, tu nie trafiliśmy za nisko. Teraz mogę złapać drona. Nieźle, ale potrafię lepiej. No i git. Nieźle. Masz talent. Łowca szpiegów. A ja myślałem, że telemarketing to zmora. No, ale wyłączyłem mu te kamery. Okej. Okay. No i wróciliśmy do punktu wyjścia w sumie. No dobra, no trzeba tam lecieć do tego questa w końcu fabularnego, nie? Fajnie się zwiedza miasto, fajnie się robi poboczniaki, ale... Wiesz co w tobie lubię? Ciągle się rozwijasz. Wielkie dzięki, panie psycholu. Możesz mi mówić Taskmaster. Taskmaster, bo co? Bo walczysz z tasakiem? Grupa najemników popełnia przestępstwa w całym mieście. Ci najemnicy nie są przypadkiem twoimi ludźmi, prawda? Nie. Wiem tylko, że dostaną grubą kasę za tę robotę. No chyba, że ich powstrzymasz. Co będziesz z tego miał? Ja mogę oglądać i się uczyć. W ogóle dzisiaj była jakaś aktualizacja, albo wczoraj. Bo jeden dzień miałem przerwy. I agenci wyszliby z tego cało, ale nie będę ryzykował. Goście z Sable mnie nie znoszą, więc zrozumcie, jak bardzo jak... Hitnął mnie. Leż, typie. Ja ci postrzelam w Spidermana. Demony się rozzuchwaliły. Impreza na Halloween. Nie muszę się przebierać. Delaney przebrał się za jednego z moich głównych wrogów. Sprawdźmy, kogo wybrał. Mhm. No nie, dlaczego jest
jesteście tacy wredni! Próbuję wykonywać swoją pracę. Nie chcecie się gotować. Dobra, jak ja mam ich znaleźć? Tam jakiś widzę gości podobnych w zielonych strojach. Wszyscy są przebrani. Doskonale. Hej, patrzcie! Jesteśmy braciaki pajęczaki! Doktor Delaney gdzieś tu się kręci. Muszę go znaleźć, zanim zrobi to Lee. Chodźcie! Chodźcie! Przepraszam, doktor Delaney? O, Spider-Man, mój wróg! Tym razem mnie nie schwytasz! O nie, dym! I co ja teraz pocznę? To twój koniec, Spider-Manie! Który z nich to prawdziwy ja? Teraz cię mam! Ej, co z tobą? Pracowałam nad tym hełmem cały tydzień. Muszę odszukać doktora Delaney'a. Imprezuję gdzieś tutaj. Kim jesteś? Bohater sąsiedztwa, Spider-Man. Mądrala. A, bo ja mogę już chodzić. Kurwa, komar mi wpadł do pokoju. Naróbcie hałasu! Ten gość rzucający cukierki, doktor Delaney? Muszę się dostać na górę. Szukam Isaaca Delaney'a. Pewnie wywija na parkiecie. To on. Jak szczur w kitlu. Hej, patrzcie, to pajączek! Jestem jednym z twoich nemezisów! Musimy walczyć! Może później! Co jest, pajączek, mięczaku? Boisz się mojego potężnego rogu? Hej, hej, a wy to kto? Hej! Walcz go, Spider-Manie! Co do diabła? Orzesz, kurde, no! Czego chcecie? Dobra, lecimy. O kurde, skraszowało. Pierwszy raz. Dobra, no tak mamy 28 minut, zanim odpalę, to nie ma sensu już na tą minutę. Więc widzimy się w kolejnym odcinku o godzinie 17. Miłego popołudnia, zostaw kciuka, subskrypcję, dzwoneczek i trzymaj się. Cześć!